Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Odpocznij wreszcie. Autor: Jimena Wengoechea. Czyta: Izabela Perez. Nagrania: Audio Tales. Przekład: Elżbieta Kowalewska. Przedmowa. Jako osoba pracująca w obszarze uzdrawiania, zauważyłam, że odpoczynek i uzdrowienie są ze sobą sprzężone. Potrzebują siebie nawzajem. Gdy chcemy coś w sobie uzdrowić, czy to jakąś fizyczną dolegliwość, na przykład złamanie kości, czy problem emocjonalny jak złamane serce, konieczny jest odpoczynek. Musimy zatrzymać się na chwilę, poleżeć i zrelaksować się, zająć się własną odnową. Niestety świat, w którym żyjemy, nie zachęca nas do odpoczynku, tym bardziej więc ważne jest posiadanie takich narzędzi jak książka Odpocznij wreszcie. Może nam ona pomóc wprowadzić odpoczynek do codziennego życia. Jak sami się przekonacie, istnieje bardzo dużo sposobów na zapewnienie odpoczynku dla umysłu, ciała i ducha. Odpoczynek jest sprawą indywidualną. Każdy musi sam odkryć, jak najlepiej przywrócić sobie pełnię sił i energii. Ja przekonałam się, że najwięcej sił dodaje mi odpoczynek emocjonalny. Gdy dam szansę swoim emocjom odpocząć, gdy zatrzymam się i poszukam swoich prawdziwych uczuć, gdy wyznaczę zdrowe granice, wtedy dociera do mnie, że nie muszę wszystkich problemów rozwiązywać już dziś. Gdy odpoczywamy, mamy możliwość uniknięcia pokoleniowych cykli wyczerpania. W moim pokoleniu obserwuję ludzi bardzo mało odpoczywających, zwłaszcza wśród kobiet. Tak nie można długo funkcjonować. Odpoczynek pozwala mi odsunąć od siebie te cykle. Odpoczywając, tworzę swoją świadomą przestrzeń dla spowolnienia. Odpoczywając, robię miejsce dla radości, obecności i dla zupełnie nic nierobienia. Im więcej będziemy mówić o odpoczywaniu, byciu tu i teraz i pozwalaniu sobie nie robić nic, tym łatwiej pozbędziemy się schematów powstrzymujących nas od odpoczynku. Zwalnianie tempa stanie się naszym zwyczajem i będziemy załatwiać swoje sprawy bez pośpiechu. Im więcej odpoczywamy, tym mniej konieczne wydaje nam się nieustanne robienie czegoś. Im więcej odpoczywamy, tym lepiej poznajemy siebie. Wyobraźmy sobie, jak wspaniale by było, gdyby otaczało nas więcej ludzi wypoczętych. Aby tak było, musimy się dowiedzieć, jak odpoczywać w sposób bezpieczny i skuteczny. Odpocznij i wreszcie wskażę Wam, jak przyjrzeć się swojemu życiu, ocenić, kiedy odpoczywamy, a kiedy tego nie robimy, oraz kiedy musimy otoczyć siebie samych opieką. Przypomnij o tym, by zwolnić, być obecnym i w tym, co robimy, przestać bez przerwy coś robić. Niniejsza książka zachęca do robienia świadomych przerw w celu uspokojenia się, rozjaśnienia myśli i otwarcia się na to, co nas czeka, abyśmy mogli cieszyć się pełnią. I obfitością życia. Aleksandra L., New York Times, autorka bestsellera How We Heal. Rozdział pierwszy: Zasadność odpoczywania. Dlaczego odpoczynek jest ważny? Każdy z nas w którymś momencie życia zbyt wiele od siebie wymagał, czasem nie mamy wpływu na okoliczności. Stawianie odpoczynku na pierwszym miejscu może być zbyt trudne, niewygodne, zbyt czasochłonne lub za drogie. Czasem to my sami jesteśmy przeszkodą. Odkręcenie tego wszystkiego, czego nas nauczono o pracy i wypoczynku, wymaga wysiłku. Niestety, jeśli nie zapewnimy sobie odpowiedniego wypoczynku, ucierpią na tym nasze zdrowie fizyczne, emocjonalne i umysłowe, a także nasz dobrostan. Gdy ogarnia nas zmęczenie, mamy dużo mniej cierpliwości i nie jesteśmy wystarczająco dobrzy i współczujący dla innych. Wypalenie i wyczerpanie czyni z wielu z nas puste, przepracowane i wymęczone ludzkie skorupy. Jeśli nie jesteśmy odpowiednio wypoczęci, zagrożone jest wszystko, włącznie z naszą zdolnością do koncentracji, fizycznego zdrowienia i tworzenia więzi emocjonalnych. Odpoczynek zapewni Wam obfitość a nie niedostatek, hojność, a nie chciwość, otwartość, a nie zamknięty umysł, życzliwość, a nie złą wolę, radość, a nie smutek, miłość, a nie nienawiść, swobodę, a nie skrępowanie, wyciszenie, a nie stres, ciepło, a nie przytłoczenie, bez troskę, a nie zdystansowanie. Magia odpoczynku gdy jesteśmy wypoczęci, możemy stać się lepszą wersją siebie. Być bardziej wielkodusznymi partnerami, lepszymi kolegami w pracy, bardziej przyjaznymi sąsiadami, lepszymi rodzicami i dziećmi. Mamy więcej cierpliwości i empatii, jesteśmy spokojni i radośni. Roztaczamy wokół siebie życzliwość. Wierzymy, że inni się starają zamiast podejrzewać, że nas rozczarują. Jesteśmy zadowoleni z tego, co możliwe, zamiast się denerwować tym, co niemożliwe. Troszcząc się o siebie, mamy większą zdolność do troszczenia się także o innych. Nieoczekiwane wzloty i upadki przyjmujemy z godnością, nie popadając w chaos. Cieszymy się małymi chwilami, z których składają się nasze dni. Odpoczynek pomaga nam zmniejszyć stres, a co najważniejsze, sprawia, że otwieramy się na odczuwanie radości, wyciszenia, spokoju. Przyjemności, obfitości i więzi. Odpoczynek to droga do odczuwania siebie w pełni. Gdy jesteśmy wypoczęci, nie wątpimy w siebie przeciwnie, wierzymy we własne siły. Pełni energii, inspiracji i siły ducha, pokazujemy swoje najlepsze strony i właśnie takim sobą dzielimy się z innymi ludźmi. Możemy być sobą i akceptować to, że inni także są sobą. Jesteśmy otwarci na zdobywanie wiedzy, nie lękamy się swojej wrażliwości ani popełniania błędów. Jesteśmy obecni, uważni, kreatywni. Gdy pozwolimy sobie być, zamiast nieustannie coś robić lub planować, odsłaniają się przed nami drobne radości życia oraz jego możliwości. Umysł się uspokaja, a serce rośnie, kiedy jesteśmy nakarmieni odpoczynkiem. Z własnego doświadczenia wiem, że gdy czuję się wypoczęta, potrafię lepiej sobie radzić z zawirowaniami niesionymi przez życie, bez względu na to, czy są to napady złości u dziecka, czy wieczne zmiany nastroju mojego męża spod znaku bliźniąt, czy też niepowodzenia w pracy. Jestem bardziej elastyczna i odporna, lepsza dla swoich kolegów w pracy, przyjaciół, męża, córki i mamy, gdy mam w baku więcej benzyny. Gdy jestem wypoczęty, jestem rześki, zrelaksowany, pozbierany i kochający. Gdy nie jestem wypoczęty, jestem wściekły, zestresowany, wybuchowy. Co to jest odpoczynek? Choć przynosi on tyle korzyści, wielu z nas musi walczyć o włączenie go do swojego życia. Zanim to zrobimy, trzeba zrozumieć, czym on jest i jak działa. Odpoczynek jest stanem bytu, w którym nie ma wobec nas żadnych wymagań. To czas, w którym możemy po prostu być. Dla jednych będzie to doświadczanie aktywności, taniec, bieganie czy spacer. Wszystkie one mogą dawać odpoczynek, należy to od danej osoby. Dla innych jest to przede wszystkim zajęcie pasywne, takie jak czytanie, spanie, fantazjowanie czy rysowanie. Odpoczynek może być mentalny, fizyczny lub duchowy, a czasem jest to wszystko naraz. Jako, że to, co jest odpoczynkiem dla mnie, nie musi być nim dla was, definiuję odpoczynek jako każdy rytuał, zwyczaj lub aktywność, które nas odświeżają, ładują energią, wyciszają i rozluźniają. Jeśli się zastanawiasz, czy jakaś aktywność przyniesie Ci odpoczynek, prawdopodobnie nie przyniesie. Odpoczynek zwykle poznajemy po tym, co widzimy i odczuwamy: ciało jest zrelaksowane, umysł spokojny, uczucia zrównoważone. Przeglądanie portali społecznościowych może się wydawać odpoczynkiem, ale czy czujecie się potem pełni energii i rozluźnieni? Różne smaki odpoczynku: aktywny, pasywny, w pojedynkę, w grupie, wyciszający, dodający energii. Oto jak różnie ludzie postrzegają odpoczynek. Czytając, zastanówcie się, która wersja jest najprawdziwsza dla Was. Ludzie opisują odpoczynek jako bycie we flow zwolnienie tempa wyłączenie się odczucie zachwytu i cudowności uwolnienie od napięć odcięcie się od listy rzeczy do zrobienia. Odczuwanie radości, poczucie stabilności, wyłączenie umysłu, poczucie dostatku, słuchanie swojego ciała, klarowność, bycie twórczym. Trzy rodzaje odpoczynku. Są trzy główne typy wypoczynku, które opiszę dokładniej w rozdziale czwartym. Na razie podam tutaj ich krótką charakterystykę: odpoczynek mentalny. Dlaczego najlepsze pomysły przychodzą nam do głowy pod prysznicem? Ponieważ nasz umysł ma wtedy przerwę. Nasz mózg, kiedy tylko może, wchodzi w stan tak zwanego trybu domyślnego, przeskakuje z myśli do myśli, podświadomie je kojarząc, przewołuje treści zapamiętane i wzmocnione we śnie oraz znajduje rozwiązania, których nie zdołaliśmy uzyskać świadomym wysiłkiem. Ten tryb odpowiada za takie skarby jak autorefleksja, introspekcja i empatia wobec innych. W stanie odpoczynku mózg doskonale pracuje. Robienie przerw pozwala umysłowi robić to, co potrafi najlepiej wędrować. Wiadomo już, że wówczas jesteśmy zdrowsi, bardziej wydajni i twórczy. Możemy pobudzić swój umysł, odpływając w pustkę, fantazjując, obserwując ludzi, oddając się sztuce lub zanurzając w przyrodzie. Przerwy mentalne dają mózgowi wytchnienie od pracy, mediów społecznościowych i nieskończonej ilości rzeczy do zrobienia. Jeśli przeciągamy strunę, ignorując potrzebę przerw dla umysłu, nie pozwalamy mu wejść w ten bezcenny tryb. W rezultacie popadamy w stan osłabienia decyzyjnego, dokonujemy złych wyborów i nie mamy mocy działania. Może to się wydawać sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, ale zapewnienie odpoczynku naszej uwadze jest inwestowaniem w lepsze skupienie, koncentrację, pamięć krótkotrwałą oraz skuteczniejsze rozwiązywanie problemów. Odpoczynek fizyczny. Odpoczynek jest tak samo ważny dla umysłu, jak i dla całego ciała. Choć czasem uważamy, upieramy się lub udajemy, że jest inaczej. Ciało potrzebuje przerwy, żeby się wzmocnić i w pełni funkcjonować. Wielu czołowych sportowców wie, że dla poprawy swojej wydolności fizycznej potrzebują koniecznie dnia odpoczynku i skrupulatnie tego przestrzega. Udowodniono, że aktywność fizyczna dająca odpoczynek, jak głęboki oddech, leżenie czy spacer wśród przyrody, reguluje ciśnienie krwi, tętno oraz poziom glukozy. Sen, czyli zasadnicza przerwa w ciągu jednej nocy, redukuje stres, pobudza układ odpornościowy i naprawę komórek ciała oraz wzmacnia połączenia neuronów, czego również dowiedziono. Odpoczynek skutecznie zapobiega zmęczeniu układu nerwowego wywołanemu przez chroniczny stres. Gdy zostaje uruchomiony mechanizm walcz lub uciekaj, czyli nasz układ nerwowy sympatyczny, zachodzi konieczność, aby przeciwstawny układ nerwowy parasympatyczny stanował to pobudzenie mechanizmem odpoczni i przetraw. Jak twierdzi psycholog kliniczny i badacz stresu dr Darby Saxby, odpoczynek stanowi znaczną część tego procesu biologicznego. Pomaga wrócić do stanu wyjściowego. Co istotne, to, jak sobie radzimy ze stresem, ma ogromny wpływ na naszą zdolność do aktywowania i wykorzystania mechanizmu odpoczni i przetraw. Tu nie chodzi wyłącznie o wyjście ewakuacyjne, powiedział mi dr Saxby w przeprowadzonym wywiadzie. To uważna i celowa próba naładowania baterii i powrotu do świata, w przeciwieństwie do wycofania się i rezygnacji. To, jak sobie radzimy, czy poprzez unikanie radzenia sobie, uciekając się do używek lub stosowania psychologicznych zasłon, czy przez podejście do poradzenia sobie, szukanie wsparcia społecznego i rozwiązanie problemu, ma znaczenie. O najlepszych mechanizmach radzenia sobie ze stresem dowiecie się z rozdziału czwartego: Odpoczynek duchowy. Nie jest zaskoczeniem, iż wszelkie przeżycia duchowe, czy to związane z instytucjonalną religią, czy doświadczenie w kontakcie z naturą, uznawane są za takie, które dają wypoczynek i regenerację. Zapewnienie sobie chwili, aby być, a nie robić, jest głównym elementem wielu tradycji religijnych. Od dni odpoczynku w postaci żydowskiego szabatu i chrześcijańskiej niedzieli po praktyki medytacyjne buddystów. Nawet ci z nas, którzy nie są religijni, potrafią się złączyć z najwyższą mądrością w ciszy, patrząc na zachód słońca, słuchając szelestu deszczu w liściach drzew, lub będąc w cichej wspólnocie z innymi ludźmi w kawiarni, sali koncertowej lub innym miejscu publicznym. Wszystkie te doświadczenia łączy konieczność chwili przerwy, spędzonej w wyciszeniu, by móc połączyć się z samym sobą i poczuć głębszy cel. W kolejnych rozdziałach omówimy praktyki duchowe i uzdrowicielskie związane z odpoczynkiem. Co się dzieje, gdy nie odpoczywamy? Oto niektóre powszechne skutki braku odpoczynku. Wypalenie zawodowe. Według Światowej Organizacji Zdrowia, wypalenie zawodowe jest skutkiem niekontrolowanego, chronicznego stresu w miejscu pracy. Składa się ono z kilku elementów, a są to Uczucie wyczerpania, zdystansowanie się, cynizm lub negacja wobec swojej pracy oraz dewaluacja i utrata wiary w swoje możliwości. Inaczej mówiąc, jesteście zmęczeni, macie wszystko gdzieś i nie macie pewności, czy potraficie dobrze wykonywać pracę. Aby rzeczywiście ten problem rozwiązać, przedsiębiorstwa muszą zmienić sposób rozdzielania pracy, szkolenia pracowników i nagradzania ich za osiągnięcia. W istocie to pracodawca musi dokonać korekty, a nie wy. Gdy jesteśmy przemęczeni, trudno nam dostrzec te różnice. Wypalenie rodzicielskie. Według badania Uniwersytetu Stanu Ohio z 2022 roku: 66% rodziców pracujących cierpi na wypalenie rodzicielskie. Czują się wyczerpani, rozdrażnieni i emocjonalnie wycofani z rodzicielstwa. Wielu jest w stanie przygnębienia i czuje, że nie mają już nic do zaoferowania. Chroniczny stres Jedną z najwyraźniejszych oznak, że potrzeba nam wypoczynku, jest doświadczanie chronicznego stresu. Pod wpływem chronicznego stresu jesteśmy w ciągłym stanie walcz lub uciekaj. Nasze ciało odbiera to jako brak bezpieczeństwa, więc pozostajemy czujni, gotowi na nadejście niebezpieczeństwa, dalecy od zrelaksowania. Ten ciągły stan walcz lub uciekaj upośledza naszą pamięć, zniekształca nasz obraz rzeczywistości, bardziej dostrajamy się do strachu, tłumi naszą odporność, sygnałem tego jest przeziębienie wskutek stresu, a nawet zwiększa ryzyko choroby sercowo-naczyniowej. Mikrochwila odpoczynku. Aktywuj stan, odpocznij i przetraw. Jeśli odczuwasz stres, zrób sobie mikrochwilę odpoczynku i aktywuj u siebie stan odpocznij i przetraw. Dr Herbert Benson, pionier medycyny ciała i umysłu, autor książki The Relaxation Response, twierdził, że możemy aktywować stan odpocznij i przetraw, robiąc kilka prostych kroków. Pierwszy. Wybierz słowo lub zwrot do powtarzania w czasie praktyki odpoczynku. Na przykład, może to być słowo spokój, łagodność, obfitość lub pokój. To będzie umocowanie twojej praktyki. Drugi. Usiądź, zamknij oczy i przez dwie minuty coraz bardziej rozluźniaj mięśnie od palców stóp aż po głowę. Z każdym wydechem powtarzaj wybrane słowo lub frazę. Kiedy tylko w twojej głowie pojawi się jakaś myśl, powracaj do swojego słowa kotwicy. Trzeci. Po skończonej sesji, zwróć uwagę, jak się czujesz. Czy serce bije ci wolniej? Czy odczuwasz wyciszenie? Jeśli taka praktyka ci się podoba, korzystaj z niej kilka razy dziennie w celu aktywowania u siebie stanu odpocznij i przetraw i zredukowania stresu. Możesz także przedłużyć praktykę z dwóch do dziesięciu minut i obserwować, jak taka zmiana wpływa na twój układ nerwowy. Jeśli praktyka jest dla ciebie trudna, tak jak dla mnie, gdy zaczynałam, wypróbuj najpierw jej wersję w mini porcji. Zamknij oczy na jedną minutę i posłuchaj własnego oddechu albo dźwięków z otoczenia. Rozdział drugi Natłok zajęć nas przerasta. Kulturowe i systemowe przeszkody dla odpoczynku. Jako mieszkanka Nowego Jorku cały czas żyję w pośpiechu. Co prawda, siedem lat pobytu w północnej Kalifornii, krainie winiarni, spacerów pośród pięknej przyrody i jedzenia prosto od rolników, nieco zmniejszyło moją wewnętrzną presję czasu. Każdy z mojej rodziny jednak powie, że zawsze byłam z natury niecierpliwa i prawdopodobnie zawsze taka będę. W dzisiejszych czasach nie trzeba być nadmiernie niecierpliwym, ani mieć osobowość typu A, żeby odczuwać przymus coraz szybszego działania. Wielu z nas cierpi na chorobliwy pośpiech, żyjemy w ciągłym biegu, dopingowani nieustannym, przytłaczającym parciem, by robić jeszcze więcej. Wydaje nam się, że permanentnie nie nadążamy i odczuwamy wieczny niepokój, że tyle jeszcze zostało do zrobienia. Przy częstokroć miażdżących oczekiwaniach wobec naszej pracy i jednocześnie stale towarzyszącej nam technologii, która umożliwia kontakt z nami nawet w czasie urlopu, trudno jest zwolnić i się zrelaksować. Dla wielu z nas bycie zapracowanym jest faktem, ale wcale nie z własnego wyboru. To nieuchronna konieczność, której musimy się podporządkować i nic się nie da zmienić. Niestety, cały ten pośpiech odbywa się ogromnym kosztem. Ponieważ odpoczynek nigdy nie jest naszym priorytetem, zamęczamy się na śmierć. Tracimy mnóstwo możliwości mądrego spędzenia cennego czasu w domu, gdyż zbytnio skupieni na nieważnych drobiazgach do zrobienia, tracimy z oczu szerszy obraz tego, co ważne. Nie mając ani chwili na zrobienie sobie przerwy, często czujemy brak więzi z najbliższymi i społecznością, a także braku celu. Przegapiłam dziś moment, gdy mogłam utulić swego synka. Opowiada Nia, pracująca w biurze szkolnym na pół etatu. Byliśmy w domu, on tak spokojnie leżał na kanapie. Chciałam się obok niego położyć, ale byłam zbyt zajęta. Pomimo, że nasze zapracowanie ma tyle minusów, na ogół trudno nam zwolnić tempo. W tym rozdziale przyjrzymy się, jak do tego doszło, że jesteśmy tak bardzo zapracowani. Spojrzymy także na niewidoczne zewnętrzne siły zmuszające nas do tego, by robić więcej, a odpoczywać mniej. Siły kształtujące nasze podejście do wypoczynku kulturowe, systemowe i indywidualne. Przyjrzyjmy się barierom kulturowym i systemowym dla odpoczynku czyli tym czynnikom, które nawet bez udziału naszej świadomości kształtują nasze podejście do pracy, wypoczynku i zabawy. Są one zawarte w tym, czym się odżywiamy, w powietrzu, którym oddychamy, w telewizji, którą oglądamy i w czytanych przez nas czasopismach. Poprzez kulturę masową, nasze środowisko zawodowe, szkołę, dom, każdego dnia sączą się kropla po kropli. Zależnie od tego, gdzie mieszkamy i skąd pochodzimy, siły te mogą wspomagać lub powstrzymywać nasze wysiłki w zakresie odpoczywania. Uwaga, spoiler nie wygląda to dobrze. Na kolejnych stronach zagłębimy się nieco bardziej w to, czym są te siły i jak wpływają, a czasem nawet wypaczają, nasze podejście do wypoczynku. A konkretnie przyjrzymy się, jak perspektywy kulturowe i polityka systemowa względem pracy, rodzicielstwa, technologii i tożsamości wpływają na naszą zdolność do odpoczywania. Gdy zrozumiemy, czemu musimy stawić czoła, możemy się dowiedzieć, jak sobie z tym poradzić i odpoczywać tyle, Ile potrzebujemy? Zanotuj: Status Zapracowania. W wieku XIX i w początkach XX oznaką godnego pozazdroszczenia statusu społecznego był czas wolny. Bogaci ludzie mieli czas bawić się na przyjęciach u siebie i innych, nie musieli ciężko pracować. Symbolem ich statusu było próżniactwo, a nie pracowitość. Później, w naszym społeczeństwie powodem do dumy stało się bycie zapracowanym. W ten sposób sygnalizowaliśmy innym, że jesteśmy ważni, przynajmniej ci lepiej sytuowani. Jeśli jednak poświęcamy swój czas na robienie, a nie bycie, trudno nam czuć się zrelaksowanymi. Na szczęście znajdujemy się na początku przemian kulturowych, które ponownie cenią wartość nic nierobienia, odpoczynku i relaksu. Nie przegap szansy znalezienia się w tym nurcie. Zwolnij. Praca. Większość z nas poświęca nieproporcjonalnie dużo czasu na pracę i myślenie o niej. W rezultacie prowadzonej dawniej i dziś polityki społecznej praca, a przed nią również szkoła, stanowi często naszą główną aktywność pochłaniającą nam większą część dnia. Choć praca i wypoczynek nie muszą zawsze stać wobec siebie w całkowitej opozycji, często tak to odczuwamy. Praca wiąże się z naszym bezpieczeństwem finansowym, dlatego trudno nam zrezygnować z pracy po godzinach, wykonania jeszcze jednej korekty prezentacji czy napisania e-maila, chociaż wiemy, że czas już zamknąć kram. Przejście na pracę zdalną jeszcze bardziej zatarło granice między pracą a życiem domowym. Mniej czasu zajmuje nam dojeżdżanie, ale granica ta jest coraz mniej szczelna. Takie podejście często poprawia wyniki osiągane przez pracodawcę. Ale nie zawsze jest dobre dla pracowników. Oto niektóre z powszechnych mitów kulturowych, nie pozwalających nam odpoczywać. Cnota pracowania W wielu społeczeństwach praca jest nie tylko środkiem do celu, powiedzmy, wypłaty, ale też odbiciem naszego charakteru. Dzięki takim ideologiom społecznym, jak protestancka etyka pracy, wielu z nas uważa, że pracowanie, a więc bycie wydajnym, jest cnotą. Szanujemy ciężką pracę i gardzimy bezczynnością i ewidentnym lenistwem, a wręcz boimy się ich. Może nawet czujemy, że pracować ciężko oznacza być dobrym, wartym miłości i wszelkich ponęt przyjemnego życia. Gdy mamy porządną etykę pracy, mamy zasługi. W tym ujęciu niepracowanie staje się porażką moralną, skazą charakteru. Niepracowanie prosi się o kłopoty. Jak mówi przypowieść biblijna, próżne ręce są narzędziem szatana. Nie pracując, stajemy się źli. To wyjaśnia, dlaczego tak wielu z nas ma poczucie winy czy nawet wstydu z powodu bycia nieproduktywnym. Niestety postrzeganie bezczynności jako niemoralnej może łatwo doprowadzić do przepracowania, przemęczenia i niedoboru wypoczynku. Jeśli chcemy w pełni odnieść korzyści z odpoczywania, musimy się otrząsnąć z takiego myślenia. Ciężka praca i pośpiech. W społeczeństwach indywidualistycznych ciężka praca jest nie tylko oznaką cnoty, ale i drogą do wielkości. Na przykład w Stanach Zjednoczonych mentalność brania losu w swoje ręce jest głęboko zakorzeniona w kulturze i zarządzaniu. Przekonanie, że ciężka praca zapewnia sukces bez względu na to, kim jesteś i skąd pochodzisz, odzwierciedla indywidualistyczny pogląd, że jesteśmy panami swego losu. To zupełnie inaczej niż w społeczeństwach bardziej wspólnotowych i kolektywistycznych, które wierzą, że sukces jednostki zależy od wspólnoty, dzięki wymianie wiedzy i wartości oraz wzajemnemu wsparciu. Mój ojciec przyjechał do tego kraju w roku 1989, mając bardzo niewiele pieniędzy, to też odpoczynek nie był dla niego równoznaczny z sukcesem. Wyznała Jenny, Amerykanka w pierwszym pokoleniu i zwolenniczka odpoczynku. Gdy dorastałam, powiedział mi, żebym za dużo nie odpoczywała i nie była leniwa. Ciężka praca to nie wylegiwanie się. Moja mama i mój tata, imigranci z Korei, nie mogli często odpoczywać. Zawsze ciężko pracowali, aby się utrzymać, aby przetrwać, a nie prosperować. Wiara w to, że ciężka praca czyni wszystko możliwym, dodaje zachęty i przynosi korzyści. Jest wiele budujących historii o ludziach ciężko pracujących i skutecznie pokonujących bariery klasowe, by zapewnić swoim rodzinom stabilne życie. Jednak ten sposób personalizowania sukcesu, jakby był to wyłącznie rezultat osobistych wysiłków, sugeruje, iż powinniśmy być w stanie dokonać wszystkiego samodzielnie. Może doprowadzić do lawiny zachowań antywypoczynkowych, niechęci do szukania pomocy, gdy jej potrzebujemy, czy przedkładania pracy nad troszczenie się o siebie. Mit osiągania sukcesu tylko i wyłącznie ciężką pracą, w przeciwieństwie powiedzmy, do uprzywilejowania ekonomicznego, rasowego i płciowego, spowodował, że wiele osób nie znosi u siebie stanu zmęczenia ciała i umysłu oraz potrzeby odpoczynku. Z tego też powodu nabraliśmy błędnego przeświadczenia że pomoc, dbanie o siebie i wypoczynek to wrogowie sukcesu, a nie jego istotne elementy. Miłość do pracy. Dziś nie wystarczy ciężko pracować, trzeba jeszcze robić to z pasją. Przekazy kulturowe i od pracodawcy, typu kochaj swoją pracę, stanowią zarazem radę i polecenie. Powszechnie mówi się, że mamy lubić swoją pracę i być tam nie tylko dla wypłaty, ale także dla zespołu naszej nowej rodziny i dla misji. Oczekuje się, że gdy mamy jakieś hobby lub pasje, musimy mieć z tego pieniądze, bo któż nie lubi zarabiać robiąc to, co kocha? Niestety, miłość do pracy prowadzi nieuchronnie do pewnych poświęceń, zwłaszcza jeśli chodzi o wypoczynek. Kiedy kochamy to, co robimy, łatwo nam przychodzi pracowanie przez wiele godzin i myślimy o pracy nawet wtedy, gdy jej nie wykonujemy. Jednak to nie znaczy, że tak być powinno. Miłość do pracy może sprawić, że tracimy perspektywę i zatracamy się w niej aż do przepracowania. Łatwo zapominamy, że należy ją przerwać, odpocząć, rozerwać się i pomyśleć, dlaczego jesteśmy tak skupieni tylko na jednym. Nie dostrzegamy polityki korporacyjnej, pozornie stworzonej dla naszego dobra, jak darmowe kolacje, często bardzo późne, a więc zatrzymujące nas dłużej w biurze. Gdy robimy to, co kochamy, często zdarza nam się poświęcać własny czas i pieniądze. Od twórców, takich jak pisarze czy artyści, oczekuje się nagminnie pracy za niskie wynagrodzenie, bo przecież ich praca ma tak duże znaczenie. Nauczyciele i inni mający misję pracownicy również muszą akceptować niższe dochody za swą szlachetną pracę. W efekcie wielu przedstawicieli tych zawodów wykonuje wiele różnych prac zarobkowych, by móc związać koniec z końcem, przez co niełatwo im uczynić odpoczynek priorytetem. Trudno też uważać, że powinniśmy kochać swoją pracę, jeśli ta praca nie kocha nas. Nacisk na produktywność. Kultura produktywności zakłada, że jeśli potrafimy właściwie ułożyć plan zajęć i hierarchię ważności, będziemy w stanie zapanować nad każdym dniem. Wielu z nas robi co może, żeby zaliczać swoje zadania szybciej i być bardziej wydajnym, zakładając, że potem uda im się zrelaksować, ale nie mamy szansy odpocząć, ponieważ ciągle jest więcej do zrobienia. To rozumowanie jest nieprawidłowe. W rzeczywistości, bowiem, zwiększenie wydajności zazwyczaj tylko pogarsza sprawę. Im więcej e-maili wyślemy, tym więcej ich dostaniemy. Im szybciej skończymy swój projekt, tym więcej następnych nam przydzielą. Mit produktywności sugeruje, że w końcu wszystko dobrze się ułoży, że dotrzemy do naszej ziemi obiecanej, gdy już wszystko osiągniemy i wtedy będziemy mieć spokój. Fakty są takie, że gdy już wykonamy jedno zadanie, przychodzi do nas następne. Jeżeli pozwolimy pędowi do wydajności usiąść za naszą kierownicą, nigdy nie zatrzymamy się na przystanku odpoczynek. Zanotuj. Dysmorfia produktywności. Dla części z nas bycie produktywnym nie oznacza jedynie odhaczenia wszystkich punktów na naszej liście. To także droga do tego, by czuć się jednostką wartościową, zasługującą na odpoczynek i bycie szczęśliwym. Lecz wiązanie własnej wartości ze swoją wydajnością to wyścig nie do wygrania. Sprawy mogą przybrać tak zły obrót, że już nie będziemy prawdziwie oceniać swoich osiągnięć. Dziennikarka Anna Kodrea Rado stworzyła termin dysmorfia produktywności na określenie rozdźwięku między naszymi rzeczywistymi, obiektywnymi osiągnięciami, a tym, co wobec nich subiektywnie odczuwamy. Gdy opublikowałam swoją pierwszą książkę zamiast odczuwać to jako ważne osiągnięcie, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, ile poświęcenia wymagało jej napisanie, pomyślałam tylko, zrobione co dalej. Nie zdołałam nawet przez chwilę się tym cieszyć i pomyśleć o ogromie pracy, jaki w to włożyłam. Zdaniem Kodrej Rado dysmorfia produktywności ma korzenie w mieszaninie lęku, wypalenia i syndromu oszusta. Dysmorfia produktywności dla mnie objawia się tym, że swoje osiągnięcie odczuwam jako nieprawdziwe. W efekcie jest to więc komunikat, że to osiągnięcie jest niewystarczająco dobre, a to oznacza, że ja jestem niewystarczająco dobra wyjaśniła. Taki sposób odczuwania jest szczególnie powszechny wśród kobiet i niebiałych mężczyzn, zwłaszcza, że przez pracodawców są oni często gorzej oceniani. Mają niższe pensje, rzadziej awansują, mniej doceniane są ich pomysły. Trudniej docenić własne wysiłki, gdy nie robi tego szersze środowisko. W dalszej części tego rozdziału dowiemy się więcej, jak nasza tożsamość wpływa na naszą zdolność do wypoczynku. Problem wielozadaniowości. Mit wielozadaniowości krzewi wiarę, że robienie więcej niż jednej rzeczy naraz jest produktywne i w ogóle możliwe. Prawda jest taka, że ani jedno, ani drugie nie jest prawdą. W toku naszej pracy oczekuje się od nas godzenia licznych zadań jednocześnie, albo sami czujemy, że musimy to robić, aby być wydajni i nie pozostawać w tyle. Na przykład w czasie zebrania wysyłamy e-maile. Słuchając prezentacji, pracujemy nad własnym projektem, podczas rozmowy z kimś odpisujemy na wiadomość. Wydaje nam się, że wtedy bardzo dużo robimy, lecz badania dowodzą, iż robimy mniej, a co więcej, jakość tych czynności jest gorsza niż myślimy. Za każdym razem, gdy przeskakujemy między zadaniami, a tak właśnie się dzieje przy robieniu wielu rzeczy naraz, obciążamy mózg i bardziej się męczymy. Im bardziej nasza uwaga jest rozproszona, tym więcej zasobów mózgu zużywamy i tym większe odczuwamy zmęczenie. Bardziej produktywne i mniej męczące jest skupienie się w danym momencie na jednej rzeczy. Zanotuj. Inspiracje z całego świata. Wiele kultur najbardziej ceni bezczynność i dobre samopoczucie. Od celebrowania długich posiłków we Francji i fetowania życia towarzyskiego w Danii po respekt dla słodkiego życia we Włoszech. Nie są to tylko przejawy filozofii życiowej. Wiele krajów prowadzi specjalną politykę ułatwiającą wypoczynek, jak ograniczanie liczby godzin pracy w tygodniu, we Francji do 37, lub wprowadzenie zakazu kontaktowania się pracodawcy z pracownikami po godzinach, jak w Portugalii. Poniżej podaje kilka środków, na jakie zdecydowały się kraje na całym świecie, by traktować priorytetowo dobro swoich obywateli. Ochrona pory nocnej i weekendów. Kilka krajów, w tym Francja, wprowadziło dla pracowników ustawowe prawo do rozłączenia. Uprawnia ono pracowników do wyłączenia telefonu po godzinach pracy i w weekend. Dodatkowo pracodawcy nie mają prawa wymagać od nich w tym czasie wykonywania pracy. Marzenie. Wymagany czas urlopu w ciągu roku. Francja, Hiszpania, Austria, Niemcy, Polska, Kanada i Japonia zapewniają przynajmniej 20 dni płatnego urlopu rocznie. Krótszy tydzień pracy. W Hiszpanii, Irlandii, Nowej Zelandii, Szkocji i w Islandii podejmowane są próby wprowadzenia czterech dni pracy w tygodniu. Dane z jednej z pierwszych prób w Islandii są szczególnie zachęcające. Po skróceniu tygodnia pracy z 40 godzin do 35 lub 6 bez zmiany uposażenia, wzrósł poziom dobrostanu pracowników, a ich wydajność poprawiła się lub pozostała taka sama. Rodzicielstwo. Czy opiekujesz się swoim dzieckiem cały czas będąc w domu, czy też pędzisz codziennie po pracy, by zdążyć na jego wieczorną kąpiel? Wiesz, że rodzicielstwo polega na kompromisach. Czy zatroszczyć się o siebie, czy o rodzinę? Przyjąć w pracy awans, czy usunąć się w cień i pozwolić, by awansował kto inny? Zostać dłużej w biurze, czy ryzykować niezadowolenie szefa, ale być w domu na czas, by zjeść kolację z rodziną. Dokonywanie takich wyborów bardzo obciąża mentalnie. A odpoczynek? O tym zapomnij. Teraz do roboty. To wielki przywilej zostać rodzicem, lecz za to także trzeba płacić. Wielu rodziców na całym świecie nie ma dostępu do niezbędnego wsparcia socjalnego ani do infrastruktury potrzebnej w opiece nad rodziną. Rodzice, którzy nie otrzymują takiego wsparcia socjalnego, jakie istnieje w wielu krajach uprzemysłowionych, jak na przykład powszechna opieka nad dziećmi, płatny urlop macierzyński i zachowanie miejsca pracy podczas urlopu, często zmagają się z wieloma trudnościami, by połączyć pracę z wychowywaniem dziecka, a cóż dopiero znaleźć czas dla siebie. Jak mają odpocząć, gdy trzeba ugotować obiad, pomóc dzieciom w lekcjach, posprzątać po psie, który nalał na kwiatek, a tu jeszcze czeka pranie. Dotyka to zwłaszcza rodzin, których nie stać na zatrudnienie niani, kucharki czy sprzątaczki. Czyli większości z nas. Sytuacje pogarszają jeszcze liczne naciski kulturowe, zmuszające do obniżania pozycji wypoczynku na liście rodzicielskich priorytetów. Od przyjęć tak doskonałych jak na portalu Pinterest po zdjęcia rodzinne nadające się na Instagram, od wielu rodziców, zwłaszcza matek, oczekuje się perfekcjonizmu. W mediach społecznościowych nie pokazuje się prawdziwej rzeczywistości, bałaganów domu, kłócących się dzieci ani pomocy osób spoza podstawowej rodziny. Trudno nie przyswoić sobie przekazu kulturowego, że bycie dobrym rodzicem oznacza robienie wszystkiego samodzielnie i dostosowywanie się do nierealnych standardów. Taka postawa jeszcze bardziej utrudnia rodzicom zatroszczenie się o siebie i swój odpoczynek. Rodzicielstwo, oczekiwania, a rzeczywistość. Oczekiwania. Jestem urodzonym rodzicem. Rzeczywistość. Do licha, jak ten wózek się zamyka! Oczekiwania. Moje dzieci będą miały moje najlepsze cechy. Rzeczywistość. Moje dzieci mają wszystkie moje kompleksy. Oczekiwania. Z moim partnerem robimy wszystko wspólnie. Rzeczywistość. Co to znaczy, chcę wziąć prysznic? Jest przecież tyle do zrobienia. Młodych rodziców czekają dodatkowe stresy. We wczesnych latach życia dziecka niesłychanie cierpi ich związek. Zmniejsza się satysfakcja małżeńska, podczas gdy poziom stresu rośnie. Statystycznie ujmując, narodziny pierwszego dziecka stanowią nawet czynnik zagrożenia rozwodem. Rozwód jest szczególnie przygniatający dla kobiet. To one ponoszą największe konsekwencje, zwłaszcza finansowe. Choć wiele par wierzy, że rodzicielstwo zbliży ich do siebie, nie zawsze tak jest, a nawet często dzieje się zupełnie odwrotnie. Nie dość, że boją się, jak sobie poradzą z nowymi obowiązkami rodzinnymi, to jeszcze mogą się czuć oddzieleni od tego wsparcia, którego potrzebują najbardziej swojego własnego partnera. Taki stres emocjonalny powoduje, że tym bardziej konieczne staje się doładowanie baterii. Posiadanie rodziny oznacza dla nas wiele szczęśliwych chwil. Ale za każdym udanym projektem naukowym, wygranym meczem, wspólną zabawą czy pouczającą chwilą kryje się ogrom ciężkiej pracy. Jednak nie będąc w stanie zadbać o siebie tak, jak dbamy o nasze dzieci, szybko poczujemy się wypaleni, przemęczeni, zrzędliwi i niezdolni do cieszenia się ich towarzystwem i wszystkimi zabawnymi rzeczami, jakie robią nasze małe głuptaski. Jako rodzice musimy znaleźć sposób na zmniejszenie dźwiganego dzień w dzień ciężaru, z pomocą naszej społeczności i właściwych instytucji. Musimy zaakceptować fakt, że aby być dobrym rodzicem, my także potrzebujemy odpocząć. Technicyzacja na temat wpływu technicyzacji na nasze zdrowie, dobrostan i zdolność do odpoczywania niewiele więcej można dodać ponad to, co już zostało powiedziane. Badania wskazują, że nasze smartfony, a szczególnie przeglądane na nich media społecznościowe, przyczyniają się do poczucia osamotnienia i naruszają nasze więzi z otoczeniem. Już samo trzymanie telefonu podczas rozmowy z innymi osobami osłabia naszą empatię wobec nich i zdolność koncentracji. Regularne spoglądanie na ekran skraca czas skupienia, upośledza pamięć. Patrząc w telefon, tracimy poczucie czasu, a każde przerwanie sobie samemu sprawia, że czujemy się jeszcze bardziej zajęci i spóźnieni. Nawet nie znając stanowiska nauki w tej kwestii, z pewnością czujemy to w kościach i intuicyjnie pojmujemy. Pomimo, że znamy negatywne strony tych urządzeń, bardzo nam trudno zmienić swoje podejście do nich. Jako badaczka użytkowników w kilku czołowych firmach technologicznych w San Francisco mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że nie jest to do końca nasza wina. Stopień przywiązania do gadżetów nie stanowi wyłącznie odbicia naszej siły woli, cnót moralnych czy dyscypliny. Najbardziej uzależniające elementy naszych ulubionych aplikacji i stron internetowych są tak zaprojektowane celowo. Powiadomienia wywołują u nas mały wyrzut dopaminy i dają akceptację społeczną. Mnożące się błyskawicznie serwisy informacyjne rezonują z tendencją mózgu do szukania czegoś nowego, efekt nowości i skłaniają nas do wracania po więcej, zupełnie jak automat do gier w Vegas. Łatwo dostępne, samoodtwarzające się widea i rolki dostarczają nowości i trudno się od nich oderwać. Funkcje te żerują na naszych pragnieniach, tęsknotach i podstawowych impulsach. W połączeniu z pewnymi bardzo ludzkimi instynktami i potrzebami, bycia kochanym, bycia częścią społeczności, poczucia posiadania wiedzy, jej walidacji i potwierdzenia czy choćby rozerwania się, utrudniają nam one wyrwanie się z często toksycznych relacji z mediami społecznościowymi, wiadomościami z ostatniej chwili oraz e-mailami. Co gorsza, pozbawiają nas naturalnych, małych przerw w codziennym pędzie, które normalnie poświęcilibyśmy na pomyślenie o sobie i o innych. Eksperymentowałam na wiele sposobów, żeby ograniczyć używanie tych urządzeń. Ustawiałam telefon na obraz monochromatyczny i wyłączałam powiadomienia. Zapisywałam niektóre aplikacje tylko do użytku w sieci. Odrzuciłam wiele pomysłów, które wspaniale wyglądały w teorii, lecz w praktyce były trudne do zastosowania. Wiele z nich, na przykład zarezerwowanie sobie godziny dziennie na sprawdzanie poczty, może się świetnie sprawdzać u kogoś, kto ma więcej władzy, autonomii i pieniędzy, niż ja. Dzień bez technologii Jedną z polecanych przeze mnie metod jest wprowadzenie dnia bez technologii. Zdaniem Tiffany Schlein, autorki książki 24 na 6: Dzień bez technologii polega na nieużywaniu urządzeń wyposażonych w ekran przez całą dobę, jeden raz w tygodniu. W tym czasie udzielamy się towarzysko, bawimy się, tworzymy, odpoczywamy, gotujemy i ogólnie wykorzystujemy czas tak, jak lubimy, ale bez przebierania palcami po ekranie i bezmyślnego przewijania. Podoba mi się to, bo jest proste. Nie wymaga ciągłego kontrolowania siebie, co bardzo obciąża uwagę. Trzeba tylko podjąć jedną decyzję. Który to będzie dzień? Razem z moim partnerem postanowiliśmy spróbować. Pod koniec naszego eksperymentu byliśmy zdumieni, jak łatwo nam przyszło zerwać z telefonami. Co wypełniło nam ten dzień? Pójście z dziećmi na plac zabaw, wspólny lunch, świąteczne zakupy i inne zajęcia. Niewygody były zaledwie drobne, a radość dla duszy ogromna. Nawet gdy mąż spóźnił się po mnie i synka, żeby zabrać nas z placu zabaw, nie byłam zła ani nie miałam do niego pretensji. Wiedziałam, że starał się jak najlepiej. Ponieważ nie mogłam do niego zadzwonić, musiałam sobie odpuścić i wierzyć, że zaraz przyjedzie. Brak telefonów przy sobie spowodował u nas zaskakujący przypływ energii. Izaak ruszył do działania i odkurzył samochód, co miał zrobić już dawno. Ja uporałam się ze stertą darów, którą od tygodni powinnam przygotować. Oboje się zgodziliśmy, że gdyby nie dzień bez technologii, pewnie spędzilibyśmy ten czas wisząc na telefonach. Jednak robienie tak co tydzień okazało się dla nas zbyt ambitne. Rodziców z małym dzieckiem i narwanym psem ze schroniska, ze wszystkimi zabawami weekendowymi z dzieckiem i wizytami u dziadków oraz cioć. Ale możemy coś takiego robić przynajmniej kilka razy w roku. Raz na kwartał wydaje się dla nas odpowiednią częstotliwością. Mikrochwila odpoczynku. Zrób sobie małą przerwę od telefonu. Jeśli nie możesz się wyłączyć na cały dzień z powodu pracy lub innych obowiązków, zacznij od niewielkiego ograniczenia i stopniowo ten czas przedłużaj. Już kilka godzin wolnych od patrzenia na wyświetlacz otworzy ci drogę do uniezależnienia się od technologii, ujmie zmartwień i doda relaksu. Zacznij od odłożenia telefonu już teraz. Postaraj się przeczytać do końca ten rozdział bez telefonu obok siebie. Gdy skończysz czytać, sprawdź, jak się z tym czujesz. Na początku możesz się czuć niepewnie, ale najprawdopodobniej, gdy już się w to wciągniesz, poczujesz się bardziej wolny i zrelaksowany. Kontynuuj potem umacnianie w sobie tej praktyki, stopniowo spędzając coraz dłuższy czas z dala od telefonu. Spróbuj obywać się bez niego kilka godzin dziennie lub dłużej. Możesz zapisywać swoje postępy, co zmotywuje cię jeszcze bardziej. Pogłębiona praktyka odpoczynku. Spróbuj zrobić dzień bez technologii. Nie musisz wyznawać żadnej religii, by sobie zrobić dzień świąteczny, wolny od technologii. Tak naprawdę polega to na ponownym zajęciu się sprawami dla ciebie najważniejszymi i uznaniu ich z własnego wyboru za priorytet w miejsce bezsensownego spędzania czasu w towarzystwie gadżetu. Ustanawiając dzień bez technologii, kieruj się poniższymi wskazówkami. Określ czas. Idąc za przykładem Szlejn, my wyłączyliśmy swoje telefony od piątku wieczorem do soboty wieczorem. Wybraliśmy czas od 17 do 17. Ze zrozumiałych przyczyn doradzam dni wolne od pracy. Powiadom najbliższych. Na wszelki wypadek upewnij się, że masz zapisane lub pamiętasz kilka najważniejszych numerów alarmowych. Zaplanuj dzień, albo nie. Posiłki improwizuj lub wydrukuj sobie wcześniej przepisy. Ułóż dokładny program dnia, albo daruj to sobie całkowicie. Jak wolisz. Celebruj. Ten dzień to szczególne zerwanie z rutyną. Znajdź proste sposoby na świętowanie tej okazji. Możesz wydać przyjęcie na dobry początek, przynieść do domu butelkę wina lub bukiet kwiatów. Pod koniec dnia podziel się wrażeniami z przyjaciółmi i rodziną. Rób to prosto. Szlejn zaleca używanie zastępczo różnych innych akcesoriów, takich jak telefon kablowy, gramofon, aparat fotograficzny, gry planszowe, czasopisma. Jeśli te przedmioty zapewnią ci spokój umysłu lub dostarczą zabawy w tym dniu, skorzystaj z nich. Poza tym, ma być prosto. My ich nie używaliśmy i też było w porządku. Zaproś znajomych. Możesz zrobić dzień bez technologii indywidualnie, ale o wiele łatwiej i fajniej jest dzielić go z przyjaciółmi, współlokatorami czy z rodziną. Gdy dołączają inni, dodatkowo tworzy się współodpowiedzialność, która pomaga ci wytrzymać do końca. Zaproś obfitość. Twój dzień bez technologii nie może być poświęceniem czy pozbawianiem się czegokolwiek, lecz własną intencją i doznawaniem obfitości. W tym dniu tworzysz przestrzeń dla ludzi i czynności dla ciebie ważnych. Wykorzystaj go na zajmowanie się swoim ulubionym hobby, które zwykle jest odsuwane na kiedyś tam. Skorzystaj z okazji, by spróbować czegoś nowego. To Twój czas na doświadczanie i rozkwitanie. Rób rzeczy miłe, by ten dzień dobrze ci się kojarzył. Tożsamość Dowiedzieliśmy się już wcześniej, że niemal każdemu, kto żyje w społeczeństwie kapitalistycznym, naciski społeczne na bycie produktywnym mogą utrudnić zwolnienie tempa, spałzowanie i odpoczynek. Dla niektórych z nas odpoczynek jest nie tylko trudny, ale praktycznie niemożliwy. Jeśli ktoś należy do społeczności marginalizowanej, czy to ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, klasę społeczną, płeć, orientację seksualną, religię, niepełnosprawność, rozmiar ciała lub inną odmienność od normy, wypoczynek jest dla niego zarazem bardziej nieosiągalny i bardziej mu niezbędny. Dotyczy to szczególnie osób należących jednocześnie do wielu marginalizowanych społeczności. Doświadczenie marginalizacji często idzie w parze z dyskryminacją, seksizmem, bigoterią, homofobią, transfobią, ableizmem, fatfobią i wieloma innymi fobiami. Unikanie tych wyzwań bywa bardzo obciążające mentalnie, emocjonalnie i fizycznie. Jeśli jesteś częścią społeczności marginalizowanej, ponosisz konsekwencje bycia sobą wspaniałym, prawdziwym sobą ponieważ otaczający Cię system jest zaprojektowany dla kogoś innego. Marginalizowanych jest wiele społeczności. Dla przykładu są to kobiety, ludzie niebiali, imigranci, osoby LGBTQIA i niepełnosprawne, choć to tylko część listy. W dalszej części książki przedstawię jeszcze dokładniej kilka przykładów obrazujących marginalizację. Czytając je, zastanówcie się, jak podobne wyzwania mogą się odnosić do marginalizowanej społeczności, do której należycie Wy lub ktoś Wam bliski. Jeśli znajdujecie się w jednej z takich grup, znajdziecie tu znane wam historie. Mam nadzieję, że dadzą wam one nieco pocieszenia, gdyż w swoich zmaganiach nie jesteście odosobnieni. Jeśli macie to szczęście nie należeć do grupy marginalizowanej, proszę nie pomijajcie lektury tej części książki. Zbudowanie sprawiedliwego społeczeństwa, w którym każdy ma prawo do odpoczynku, jest naszym wspólnym zadaniem, a wy Mając w nim silniejszą pozycję, jesteście za to szczególnie odpowiedzialni. Dla kogo jest odpoczynek? Systemowe bariery dla odpoczynku. Czy to z powodu rasy, płci, niepełnosprawności, klasy czy innych form marginalizacji, niektóre grupy mają niezaprzeczalnie trudniej niż inni. Oto kilka historii: trauma rasizmu. Z. Clark ma wszelkie powody uważać, że odniosła życiowy sukces. Wykształcona na prestiżowej uczelni, pracowała w najlepszych amerykańskich korporacjach, a obecnie prowadzi własny, prosperujący biznes związany ze zdrowym i udanym życiem. Lecz pewnego dnia, gdy Clark kupuje tofu i tempeh w jednym z supermarketów w północnej Kalifornii, nikt nie bierze tego pod uwagę. Widzą tylko, że jest czarnoskóra. Po zakupieniu żywności razem z przyjaciółką pakują wszystko do samochodu, a potem podjeżdża wóz policyjny. Serce zaczyna mi walić, żołądek mi się ściska. Myślę, czy to się dzieje naprawdę? Zwierza się Clark na portalu Medium. Kasierka zawołała policję i oskarżyła ją o kradzież wędliny. Zalisa Clark jest weganką, ale to nie powstrzymuje policjantów od szukania w jej torbach brakującej wędliny. Dokładnie sprawdzają każdy artykuł z rachunkiem. Jest ponad 30 stopni, lody się rozpuszczają, cała moja kupiona żywność wystawiona na żar słońca, nie pozwalają mi niczego dotknąć. Mam usiąść i siedzieć. Po drobiazgowym sprawdzeniu wszystkich produktów pytam, czy mogę już zamknąć torbę chłodniczą. Kupione właśnie jedzenie za 220 dolarów może się popsuć, opisuje Clark. Takie właśnie incydenty zainspirowały Clark do założenia własnej firmy, która prowadzi treningi oddechu i uważności dla ludzi różnych ras, aby im pomóc radzić sobie z mikroagresją i dyskryminacją, jakich doświadczają na co dzień. W efekcie napisała również książkę pod tytułem Black People Breathe – Czarni Ludzie Oddychają. Gdy spotykają dyskryminacja, bierze głęboki wdech i robi długi wydech. Oddycha brzuchem. Taka technika, niewidoczna na zewnątrz, pomaga uspokoić system nerwowy, co pozwala przetrzymać nieprzyjemne chwile. To, czego doświadczyła Clark, zdarza się niestety bardzo często ludziom niebiałym. Każdego dnia zwyczajne wyjście do sklepu spożywczego, na plac zabaw, do biura, czy nawet bieganie dookoła swego bloku, mogą się szybko zmienić w mikroagresję, incydent na tle rasistowskim, dyskryminację lub przemoc. Zwykłe ludzkie działania mogą łatwo stać się zagrożeniem dla psychiki lub nawet dla życia. Ludzie, którzy doznali aktów dyskryminacji, rasizmu i innych uprzedzeń, są narażeni na wiele negatywnych skutków zdrowotnych. Wzrasta u nich ryzyko chorób serca i cukrzycy, doskwiera im wysoki poziom stresu i lęku, zespół stresu pourazowego, depresja, patologiczne unikanie i emocjonalne odrętwienie. Dyskryminacja i mikroagresja mogą uruchomić system alarmowy w ciele, a tym samym podnieść ciśnienie krwi i poziom kortyzolu. Skutki te pojawiają się niezależnie od tego, jak wysoko zaszliśmy w hierarchii korporacyjnej. Zdaniem Izabel Wilkerson, autorki książki Kasta, ludzie niebiali z wyższym wykształceniem i zamożni nie są od nich uwolnieni. Tacy ludzie, osiągnąwszy wyżyny w swojej dziedzinie, gdy wybili się jako pierwsi lub jedni z pierwszych ze swojego środowiska, w ekskluzywnych kręgach nadal są nieustannie narażeni na czynniki stresujące, a w rezultacie ich długość życia maleje. Z tych i innych powodów, coraz częściej odpoczynek jest rozumiany nie jako luksus, lecz jako kwestia sprawiedliwości społecznej i rasowej. Pionierką w tej dziedzinie jest działaczka, artystka, teolożka i założycielka ministerstwa drzemki Trishia Hersi. Dzięki swej aktywności na Instagramie, sztuce performanceu oraz książce Rest is Resistance Odpoczynek jest oporem Hersi zyskała wiodący głos w sprawie odpoczynku jako problemu społecznej sprawiedliwości. Jej działania pokazują, że odpoczynek to środek nie tylko do uwolnienia się od traumy dyskryminacji. Ale również do odzyskania pełnej władzy nad własnym ciałem i przeciwstawienia się status quo. Obciążenie biedą. To czy łatwiej czy trudniej jest nam zorganizować odpoczynek, zależy od stabilności i wysokości naszych dochodów. Odpoczynek, przywileje, klasa społeczna są ze sobą powiązane. Na przykład pracownicy na zlecenie, tymczasowi, sezonowi, a także z branży usług i hotelarstwa, których praca jest niesystematyczna, zazwyczaj mają niewielki wpływ na swój harmonogram. O konieczności wzięcia dnia wolnego muszą przekonać nie tylko siebie, ale i swego pracodawcę, a nie są w stanie wywierać zbyt wielkiego nacisku. W branży szeroko pojętej opieki nauczyciele, opiekunowie do dzieci i inni opiekunowie mają pracę bardziej stabilną, lecz spotykają się z tymi samymi trudnościami. Jeśli zawody te wykonują osoby niebiałe, ich rola jest szczególnie niedoceniana społecznie i chronicznie niskopłatna. Pracownicy ci zwykle mieszkają w znacznej odległości od miejsca pracy i muszą do niego długo dojeżdżać, co też łączy się ze stresem. Mają zwykle mniejszą przestrzeń mieszkalną, często z kimś dzieloną lub żyją z liczną rodziną, a takie otoczenie niekoniecznie sprzyja odpoczywaniu. Dla jednostek walczących o zapewnienie sobie utrzymania, odpoczynek jest po prostu nieosiągalny. Badanie przeprowadzone przez ekonomistę doktora Sendila Mulainatana i psychologa doktora Eldara Shafira sugeruje, że niedobór środków finansowych jest szczególnie hamujący dla procesów poznawczych. Brak doprowadza do myślenia tunelowego i skupiania się na tym, czego nam brakuje, na przykład pieniędzy, przy jednoczesnym upośledzeniu pozostałych obszarów. Skutki tego to mgła mózgowa, zaburzenia snu, zmęczenie decyzyjne, brak kontroli nad impulsami oraz trudności w jasnym myśleniu. Krótko mówiąc, bieda upośledza umysł. Ludzie biedni mają do dyspozycji mniejsze zasoby mentalne, częściowo dlatego, że są tak bardzo zajęci zdobywaniem środków na życie. Jeśli chcesz zrozumieć ludzi ubogich, wyobraź sobie, że twój umysł jest obecny gdzie indziej. W nocy spałeś niewiele, trudno ci zebrać myśli, samokontrola jest dla ciebie trudnym wyzwaniem. Jesteś rozkojarzony i łatwo się denerwujesz, i tak jest każdego dnia. Poza trudnościami materialnymi związanymi z biedą powoduje ona również problemy mentalne. Piszą Mulaj i Shafir w swojej książce Scarcity. Niedostatek. Ludzie ubodzy mają mniejszą zdolność produkcyjną niż bogaci. Nie dlatego, że są mniej zdolni, lecz raczej dlatego, że część ich umysłu jest owładnięta ubóstwem. Odpoczynek coraz częściej jest czymś luksusowym, związanym z kosztownym wyjazdem do drogich kurortów, korzystaniem ze SPA i innych aktywności dla wielu ludzi niedostępnych finansowo. Możliwość wzięcia urlopu naukowego, wcześniejszego przejścia na emeryturę lub zrezygnowania z pracy, aby dojść do siebie po wypaleniu, tak jak w moim przypadku, mają tylko osoby uprzywilejowane finansowo. Nawet wzięcie wolnego dnia, żeby odrobić zaległości, wspaniu, jest przywilejem. Wymaga posiadania na tyle stabilnej pracy, że doraźny dzień wolny nie nadwyręży budżetu ani nie zagrozi naszej pozycji w pracy. Wielu ludzi nie może sobie na to pozwolić. Gdy trzeba ciężko pracować, by opłacić czynsz i wyżywić rodzinę, reszta staje się trudnym do osiągnięcia luksusem, zarówno finansowo, jak i mentalnie. W szponach seksizmu. Podobnie jak rasizm, seksizm i dyskryminacja płci, skierowane przeciw kobietom cispłciowym, transpłciowym i osobom transkobiecym, wypływają na co dzień w postaci małych i dużych incydentów. Konieczność zwracania uwagi na ile zdecydowanie i bezpośrednio można się wypowiedzieć, uważanie na emocje współpracowników, ukrywanie lub bagatelizowanie własnych ambicji, aby nie zrazić kolegów z zespołu, świadomość, że inny pracownik zarabia więcej niż my, pomimo naszego doświadczenia, znoszenie molestowania seksualnego, nacechowane płciowo komunikaty od szefa oraz wystawienie na jawne i niejawne uprzedzenie wobec kobiet okazywane w miejscach pracy. To wszystko dramatycznie odbija się na zdrowiu i dobrostanie kobiet. Suma summarum, wiele kobiet odbiera to jako ciągłe doświadczanie stresu. Taki jest koszt bycia kobietą w obecnym świecie, co sprawia, że tym bardziej potrzebujemy wypoczynku i regeneracji. Uprzedzenia te istnieją nie tylko w miejscach pracy, ale też w domach i rodzinach. Tradycyjne role przypisane płciom powodują brak równowagi w kwestii obowiązków. Jestem mężatką od 23 lat. Mój mąż nigdy nie ugotował posiłku. Jako kobieta odczuwam, że to na mnie spoczywa konieczność prowadzenia domu, co jest bardzo męczące, stwierdziła Karla, matka dwójki dzieci. W parach heteroseksualnych kobiety często biorą na siebie większą część ciężaru mentalnego i zwykłych prac domowych niż mężczyźni, a jednocześnie coraz więcej kobiet zarabia na chleb. Nie można się już właściwie spodziewać, że da się egzystować z rodziną przy jednej pensji. A więc potrzebny jest wkład finansowy ze strony kobiety, przy czym cała bezpłatna praca w domu pozostaje nadal bez zmian. Powiedziała mi Iw Rocki, autorka książki Fair Play. Chociaż wiele kobiet rozpaczliwie marzy o czasie dla siebie, zwykle jest to pierwszy punkt wykreślany z ich przepełnionego planu dnia. Matki często łączą swój czas wolny z opieką nad dzieckiem, ale takie dwa w jednym, choć świadczy o ich operatywności, nie daje im prawdziwego odpoczynku. Nierzadko widzi się dwie rozmawiające matki, podczas gdy ich dzieci się bawią. Perspektywa towarzystwa dla podopiecznego i jednocześnie dla siebie wydaje się atrakcyjna, lecz zerkając cały czas jednym okiem na dziecko, nie sposób całkiem się rozluźnić. A rozmowa, która mogłaby odstresować, na ogół toczy się wokół dzieci. Matka znacznie lepiej odpoczęłaby, pozostawiając dziecko z opiekunką lub kimś z rodziny i idąc na spotkanie towarzyskie w gronie dorosłych. Wiele kobiet jest przyzwyczajonych do przedkładania potrzeb innych ponad własne, ale to sprawia, że trudno im się zrelaksować i odnaleźć wewnętrzny spokój. Rozwiązania systemowe. Jeśli należysz do którejś z wymienionych grup lub do innej grupy marginalizowanej, a zwłaszcza jeżeli więcej niż do jednej, odpoczynek nie tylko wydaje ci się bardziej niedostępny, ale naprawdę jest bardziej niedostępny. Masz prawo czuć gniew z powodu losu, jaki ci przypadł w udziale. To nie jest sprawiedliwe. Mimo iż część odpowiedzialności za brak dostatecznego wypoczynku ponosimy zapewne sami, o tym pisze w rozdziale trzecim, potrzebne są także ambitne rozwiązania systemowe, które zapobiegną przemęczeniu i wyczerpaniu, jakie odczuwa dziś wiele z nas. Chodzi tu o powszechną opiekę nad dziećmi, żłobki i przedszkola, płatny urlop rodzicielski, lepszą politykę zwolnień chorobowych, większe prawa dla osób niepełnosprawnych. Projektowanie eksperymentalnych domów komunalnych oraz powszechny dochód podstawowy. Istnieje określony limit dla indywidualnych strategii mających na celu regenerację zdrowia, jakie są potrzebne w społeczeństwie, gdzie nie ma płatnych urlopów ani zwolnień chorobowych, a mamy tak dużo zatrudnionych na zlecenie bądź okresowo twierdzi psycholog dr. Darby Saxby. Dla mnie odpoczynek jest wtedy, gdy mając małe dziecko, ma się na przykład dostęp do płatnego urlopu rodzicielskiego. Tak jest w społeczeństwie ceniącym odpoczynek. Jakiekolwiek byłyby wdrażane strategie zindywidualizowane, sądzę, że istotnym faktem jest to, że będą one zupełnie niedostateczne w społeczeństwie, które nie jest naprawdę zdeterminowane, by pozwolić ludziom na doświadczanie odpoczynku w sposób odgórnie wspierany. Mikrochwila odpoczynku. Oddech, brzęczenie pszczoły. Z. Clark, autorka książki Black People Brief, zaleca stosowanie specjalnego oddechu brzęczenie pszczoły w sanskrycie Bramari Pranayama, aby nasze ciało poradziło sobie z mikroagresją. Oddech ten pomaga połączyć się z naszym wewnętrznym ja oraz z naszą wewnętrzną wibracją, powiedziała mi. Uspokaja i relaksuje układ nerwowy. Dobrze działa także na układ odpornościowy i zmniejsza stan zapalny. Jest bardzo, bardzo potężny. Aby znów połączyć się ze sobą i wyciszyć nerwy, spróbuj wykonać to proste ćwiczenie oddechowe. 1. Zamknij oczy kciukami i nakryj je pozostałymi palcami. 2. Zrób wdech przez nos. 3. Z wydechem jak najdłużej bucz przez nos. 4. Wykonaj od 5 do 10 oddechów. 5. Na końcu sesji zwróć uwagę, jak czują się Twój umysł i ciało. Czy czujesz się bardziej poukładana i rozluźniona? Dostępność odpoczynku wymaga zmian jednostkowych oraz zmian społecznych. Potrzebna jest działalność, praca duchowa, praca w społeczności, wzrost świadomości, zebranie funduszy i dużo odpoczynku, by móc podejmować te wysiłki. Taki rodzaj zmian systemowych jest bardziej złożony niż zmiana indywidualna, ale jest on równie konieczny. Pełną wersję Audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl